telewizja w Polsce.pl? To są gorące pytania. Adyta Hołdyńska, witam państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem w tym punkcie programu jest Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, bo mówić będziemy o walce ze smogiem. I tutaj samorządy przerzucają odpowiedzialność na rząd. Rząd mówi, mamy program do walki ze smogiem, ale samorządy nie pomagają. Czy rzeczywiście polskie miasta, jak się okazuje, będące w czołówce 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, radzą sobie z walką ze smogiem? O szczegóły pytamy właśnie pana ministra. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jak działa rządowy program? Mówiliśmy o tym w tygodniku Sieci. Pan przekonywał, że ponad 100 miliardów złotych jest przeznaczonych właśnie na poprawę jakości powietrza. Dokładnie tak, jak pani redaktor mówi, to dla nas jest program cywilizacyjny, fundamentalny, flagowy dla rządu. I przypomnijmy, że mamy taką sytuację, że to za jakość powietrza w Polsce ustawowo odpowiadają samorządy. Więc fakt, że rząd wkracza do akcji, jest też dowodem na to, że a, to jest temat dla nas ważny, b, mamy zaniedbania. I te zaniedbania zostały niestety nam również wykazane za lata 2007-2015. W postaci wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unijnego o to, że nie respektujemy tych wielkości. Czyli po prostu nie walczyliśmy w tamtych latach w ogóle ze smogiem. Dokładnie tak. I w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której rząd Zjednoczonej Prawicy, pani premier Szydło, pana premiera Morawieckiego, bardzo mocno wziął ten temat na warsztat i stąd ten największy nasz w ogóle w historii program inwestycyjny, jakim jest program Czyste Powietrze, którym chcemy objąć domy jednorodzinne w Polsce, ale również zaczynamy pilotaże dla budynków wielolokalowych. Mamy świadomość tego, jak ogromne to jest zapóźnienie, bo mówimy tutaj o milionach domów. Mówimy też o decyzjach, które dotyczą polskich rodzin, bo to remont domu czy w ogóle wymiana pieca to nie jest tylko decyzja uwarunkowana dostępnością finansowania, bo to ta dostępność finansowania ze strony państwa, ze strony ministerstwa i Narodowego Funduszu jest. Natomiast to jest decyzja również indywidualna. To jest funkcja też tego, na ile mieszkańcy wiedzą o tym, na ile są uwrażliwieni i na ile gminy dochodzą do nich, docierają do nich z informacją na ten temat. Czyli ludzie po prostu mogą nie wiedzieć, że mogą dostać pieniądze na wymianę starego pieca, tak zwanego kopciucha, no i tutaj pomóc w walce ze smogiem. Panie ministrze, pan mówi, że to zadanie gmin, żeby docierać do tych ludzi, tak? Tak jest. I z tego powodu, żeby zachęcić, zmotywować dodatkowo gminy do tego, żeby podejmowały te działania, ogłosiliśmy specjalny pakiet 100 milionów złotych dla gmin na takie działania o charakterze edukacyjnym, o charakterze promocyjnym i takie, które mają wynagrodzić gminy za to, że będą docierały z tą informacją i zachęcały rodziny do wypełniania wniosków na czyste powietrze. Jesteśmy gotowi za to płacić. 100 milionów złotych jest w tym momencie dla gmin do dyspozycji. Mamy bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o część gmin. Cieszymy się, że 1000 gmin, a właściwie już prawie 1100 gmin, bo teraz bardzo szybko odnotowujemy przyrost tych gmin ze względu na ten pakiet 100 milionów złotych, przyłączają się do programu. Ale to jest, że tak powiem, szklanka do połowy pełna, do połowy pusta, bo w Polsce gmin jest 2477 i pytamy, gdzie te pozostałe 1300. My chcemy do nich dotrzeć, bo kwestia czystego powietrza to jest nasza wspólna sprawa. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o te największe i najbardziej zanieczyszczone niestety miasta w naszym kraju? Kraków, tam jest ogromny problem. Warszawa, tutaj rządzi Rafał Trzaskowski, który właśnie zarzuca bezczynność prezydent stolicy. Czy te gminy sięgają już teraz po te pieniądze? Czy te miejskie gminy, czy okoliczne gminy? Jak wygląda to na mapie Polski? Które z tej połowy Polski już jest zaktywizowanych w walce ze smogiem? No, tu mamy niestety do czynienia z taką źle pojętą rywalizacją ze strony niektórych ośrodków miejskich, bo zamiast korzystać z tego programu Czyste Powietrze, zamiast dokładać środki do tego, żeby w ramach Czystego Powietrza stawać się jeszcze bardziej ekologicznym, to gminy próbują forsować swoje programy, które mają mniej środków, które mają mniejsze, cieszą się mniejszym zainteresowaniem i które per saldo się po prostu nie udają.
Więc to, do czego my bardzo gorąco zachęcamy, to jest potraktujmy czyste powietrze jako nasz wspólny narodowy fundament, na którym możemy budować ten czysty dom, to czyste powietrze w naszym kraju. To jest nawet do 37 tysięcy złotych dla tych gospodarstw domowych, które kwalifikują się do podwyższonego poziomu pomocy. Ale jeżeli ze strony danego ośrodka miejskiego nie mamy wsparcia, no to my nie możemy nakazać miastu, żeby się zaangażowało i żeby się zmotywowało, ani zaangażowało jeszcze bardziej w działania na rzecz ochrony powietrza. A skąd, jak pan sądzi, może pan to wie, może musi się pan domyślać, nie wiem, gminy mają pieniądze na te nowe programy, skąd je biorą? No bo czy to nie jest właśnie, tak jak pan mówi, ta niezdrowa rywalizacja, ale też dublowanie pieniędzy, które można by wykorzystać właśnie dla poprawy czystości powietrza w miastach? No zdecydowanie tak. Mówimy tutaj o takim dublowaniu. Mówimy też o wykorzystywaniu środków unijnych na te sprawy. Natomiast jeszcze raz, my dajemy dla Polaków ogromne środki. Mamy ponad 200 tysięcy wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Ponad 3 miliardy złotych już tych środków, które zostały postulowane i są zaangażowywane. Mamy po drugiej stronie 3 miliardy złotych ulgi termomodernizacyjnej. Mamy program Mój Prąd na kolejny miliard złotych, więc mamy ogromne środki, które płyną z budżetu centralnego do polskich rodzin. Teraz miasta muszą się zaangażować, włączyć w takim sensie, żeby były gotowe promować ten program, dokładać swoje środki, żeby uczynić jeszcze bardziej atrakcyjne te programy, ale przede wszystkim to gminy lokalnie wiedzą, gdzie są te rodziny, które najbardziej potrzebują pomocy, bo to nie jest, tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie kwestia dostępności finansowania, które zapewniamy, ale to jest też kwestia tego wypełnienia wniosku, który chociaż jest bardzo prosty, to przecież mamy świadomość, że również wiele osób nie łatwo radzi sobie z wypełnianiem wniosku. Mamy kwestię też dotarcia z informacją, przekonania, zachęcenia. To jest wszystko kwestia pomocy sąsiedzkiej, to jest kwestia takiej dynamiki, która musi być zbudowana na poziomie lokalnym. To jest zadanie gmin. Czyli twierdzi pan, panie ministrze, że ludzie może jeżeli nawet wiedzą, to nie bardzo chcą wymieniać swoje piece na nowe. Dlaczego? Czy te piece są w cały koszt remontu? Jest dofinansowany w całości? Ile trzeba dopłacić ewentualnie? No i jak przekonać Polaków? Jak też rozmawiać z gminami? Czy wreszcie ministerstwo mogłoby porozumieć się z gminami w tej kwestii, żebyśmy po prostu wszyscy mieli, tak jak pan powiedział, w naszym wspólnym domu, w naszym kraju lepszą sytuację? No, my wychodzimy z inicjatywą, tak? Czyli zarówno możliwość podpisywania porozumień z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, te 1000 porozumień, które wspomniałem, to 1000 gmin, które się zaangażowały i z tego się bardzo cieszymy. Zachęcamy te kolejne, żeby do tego się dołączyły. W Świętochłowicach, kiedy na początku lutego świętowaliśmy 1000. gminę, mieliśmy wtedy, tak jak wspomniałem, 1000 gmin. Teraz już mamy 1093, ale 1097 to się bardzo szybko teraz zmienia, czyli praktycznie o 100 więcej w ciągu zaledwie tych 3 tygodni. Więc widzimy, że jest odzew, ale chcielibyśmy, żeby rzeczywiście wszystkie gminy się w to włączyły. To jest kwestia, tak skonstruowany mamy ustrój prawny, że samorządy mają swoją tutaj suwerenność, więc jeżeli nie będą chciały się zaangażować, no to jest niestety ich decyzja. Natomiast program Czyste Powietrze również zakłada bardzo silną współpracę z gminami właśnie w dotarciu do tych najuboższych. Dlaczego? 21 października zeszłego roku uruchomiliśmy taką możliwość zaświadczenia o podwyższonym poziomie potrzeb albo ograniczonych dochodach. Takie zaświadczenie jest wydawane przez gminę. My płacimy gminie ze środków Narodowego Funduszu za wystawienie takiego świadectwa. Co więcej, płacimy za to, żeby rodzina, która będzie objęta takim świadectwem, złożyła wniosek na Czyste Powietrze. Natomiast to jest kwestia dotarcia do tych rodzin. To są informacje, które są w gminnych choćby ośrodkach pomocy społecznej. Bo na tej zasadzie są również wydawane dodatki energetyczne czy też mieszkaniowe. Więc to w gminach jest ta wiedza. Teraz wracając do pytania pani redaktor pierwszego.
Ja myślę, że to są decyzje takie rodzinne, które nie podejmuje się każdego dnia, tak? Bo kwestia termomodernizacji domu, kwestia wymiany pieca, to jest również decyzja o remoncie domu. Nie zawsze ta decyzja o remoncie przypada w tym czasie, tak? Mamy świadomość, że to są takie decyzje, które podejmuje się raz na kilka lat, więc my musimy z programem Czyste Powietrze nabierać rozpędu, budować w Polakach przekonanie o tym, że trzeba to robić, że warto to robić i w miarę jak oni będą podejmowali decyzję o tym remoncie swojego domu, no to będą mieli w tyłu głowy świadomość, że można skorzystać z tego powietrza. No dobrze, ale to uściślimy. Załóżmy, ogląda nas Kowalski, który chciałby wyremontować piec. Czy on dostanie dofinansowanie w całości, czy nie? Bo o to pytałam, nie mamy jasnej odpowiedzi. Czy Kowalski musi, jeżeli dostanie większą część dofinansowania, musi przedstawić zaświadczenie o tych niższych dochodach, o których pan, panie ministrze, wspomniał? Gdzie się zgłosić, jak to wygląda? No skoro jest problem z informacją, to może chociaż w tym programie dotrzemy. Bardzo dziękuję. Mamy różne systemy w zależności od zamożności beneficjentów, tak? Czyli z jednej strony mamy tych, którzy mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czyli takich, którzy płacą podatki i którzy dzięki temu mogą odliczyć podatek. 3 miliardy złotych publicznych pieniędzy zaangażowanych w 2019 roku na ten cel. W 2020 będziemy mieć pełne dane, kiedy wszyscy Polacy złożą swoje deklaracje podatkowe pod koniec kwietnia. To jest pierwszy cel. Drugi, mamy program Czyste Powietrze i program Czyste Powietrze obejmuje bardzo szerokie spektrum możliwych zastosowań, łącznie z tym, że to podwyższony poziom finansowania nawet do 37 tysięcy złotych dotyczy tych gospodarstw domowych, tych rodzin, które wpadają w progi ubóstwa, w progi, które są u nas kwalifikują do podwyższonego poziomu dofinansowania, ale nie poprzestajemy na tym, ponieważ właśnie uruchamiamy nabór na program na Stop Smog. I w ramach programu Stop Smog gmina, znowu fundamentalna rola gminy i dotarcia z tą informacją ze strony gminy, może uzyskać do 100% finansowania może zapewnić do 100% finansowania dla takich rodzin, które są najuboższe. My gwarantujemy 70%, gmina musi włożyć swoich 30%, czyli 100% kosztów wtedy dla takich najuboższych jest sfinansowanej termomodernizacji, remontu, wymiany piecy, ale to gmina musi wskazać, bo to gmina na samym końcu lokalne potrzeby zna najlepiej i wie, gdzie ci ludzie są, którzy takie potrzeby mają. Dobrze, panie ministrze, żebyśmy nie sfokusowali, skoncentrowali tego problemu tylko na wymianie pieców, co jeszcze pomoże nam w walce o czyste powietrze w miastach, co jeszcze oznacza, prawda, no, cała zmiana, cała polityka klimatyczna, czy wreszcie do 2025 roku będziemy w stanie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, czy wreszcie czyste powietrze w naszym kraju to będzie oznaczało, że jesteśmy bezpieczni? Kiedy taki moment nastąpi? No, chcielibyśmy, żeby ten horyzont czasowy programu Czyste Powietrze, czyli najbliższa dziesięciolatka, przyniósł rzeczywiście radykalną poprawę jakości powietrza w Polsce. I stąd po raz pierwszy jednym z filarów polityki energetycznej Polski do 2040 roku jest właśnie kwestia poprawy powietrza. I na to składają się kilka kwestii, bo takim najbardziej dokuczliwym źródłem emisji są oczywiście nieekologiczne, przestarzałe piece i tutaj koncentrujemy maksimum środków, koncentrujemy maksimum wysiłku, ale mamy przecież systemy miejskich ciepłowni. Te ciepłownie niestety również są przestarzałe, one wymagają zmiany. W związku z tym uruchamiamy programy inwestycyjne, takie jak ciepłownictwo powiatowe, 500 milionów złotych, właśnie żeby wesprzeć ciepłownie lokalne w modernizacji, w inwestycjach do tego, żeby one mniej oddziaływały na środowisko i zapewniały mieszkańcom ciepło. I wreszcie ostatni komponent, który kontrybuuje do tego zjawiska zanieczyszczenia powietrza, to jest kwestia transportu.
I stąd przewidujemy upowszechnienie zwłaszcza transportu publicznego, bo to są te pojazdy, które się to najczęściej też pomoże w walce o czyste jeżdżą. Powietrze. Tak jest. I wymianę taboru na zeroemisyjny, czyli albo elektryczny, albo wodorowy. Dziękuję serdecznie. Tu niestety musimy postawić kropkę. Naszym gościem był Michał Kurtyka, czyli minister klimatu i środowiska. Serdecznie dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie także państwu za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu. Już teraz zapraszamy.